Maciej Wolny, zapraszam państwa na gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Oczywiście dzień dobry, zaczynamy od sprawy bardzo poważnej, sprawy mrożącej krew w żyłach, ale sprawy, która na szczęście nie skończyła się tragicznie. Mowa o ataku w liceum w Zielonej Górze. Tam nastoletnia dziewczyna wtargnęła do klasy w trakcie lekcji. Zaatakowała dwoma nożami trzy koleżanki, została zatrzymana przez nauczycieli. Na szczęście nie doszło do tragedii, tak jak to podkreślałem na początku, ale a trzy pokrzywdzone nastolatki mają niegroźne obrażenia. Posłuchajmy, co na ten temat, jakie informacje przekazała przedstawicielka policji. Dzisiaj około godziny 9 dostaliśmy informację o tym, że w jednym z zielonogórskich liceów uczennica klasy drugiej w wieku lat 17 zaatakowała trzy przypadkowe uczennice innych klas za pomocą noży kuchennych, które przyniosła ze sobą z domu do szkoły. Uczennice ranne zostały zaopatrzone medycznie, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 17-letnia sprawczyni została zatrzymana. Na miejscu policjanci zielonogórscy prowadzą czynności. Będziemy wyjaśniać sprawę. Czy możemy coś powiedzieć o przyczynach tej tragedii? Na ten moment to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić. Póki co mamy tylko takie informacje. A my przyjrzymy się na naszej antenie aspektom psychologicznym tej sprawy, ale również tym związanych z bezpieczeństwem. Jeżeli chodzi właśnie o ten atak w liceum w Zielonej Górze, moimi państwa gośćmi są dr Krzysztof Lidel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, kolegium Civitas. Witam serdecznie, kłaniam się panie doktorze. I Adam Stolarzewicz, ekonomista behawioralny, również witam serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panowie, do pana doktora na początek się zwrócę. Co się w ogóle stało w tym liceum? Jaki obraz całej sytuacji możemy sobie tutaj poukładać, mając te informacje, które zostały udostępnione? Panie doktorze. Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z takim klasycznym atakiem tak zwanego aktywnego napastnika. To są rzeczy, do których my się powoli przyzwyczajamy również u nas w kraju. Natomiast w takich krajach jak Stany Zjednoczone czy w krajach Europy Zachodniej to jest coś, co od czasu do czasu w formie pewnej amplitudy stanowi taki naturalny mechanizm funkcjonowania tych społeczności. Natomiast mieliśmy do czynienia z takim klasycznym przykładem właśnie aktywnego napastnika. Młoda dziewczyna w sposób dość prymitywny, z wykorzystaniem najprawdopodobniej kuchennych noży, dokonuje ataku na oślep. No w całej tej sytuacji widać, że stosunkowo dużo szczęścia, ale również dość sporo roztropności, jeżeli chodzi o całe ciało pedagogiczne w szkole oraz poszczególnych uczniów, a więc to, że udało im się schować do klas, pozamykać drzwi, podjąć również próbę obezwładnienia. Więc taki klasyczny przykład, z którym, tak jak mówię, chyba powinniśmy się coraz częściej do tego przyzwyczajać, coraz bardziej. Coraz częściej się do tego przyzwyczajać. To brzmi niepokojąco, ale za moment jeszcze sobie o tym porozmawiamy, dlaczego powinniśmy się do tego przyzwyczajać. Tak jak pan doktor tutaj zauważył, no reakcja ciała pedagogicznego była, można powiedzieć, dobra, ale tak się zastanawiam jeszcze w kontekście tych informacji, które do nas docierają. Nastolatkę zatrzymali nauczyciele i tutaj pytanie, czy to dobra reakcja, czy, bo ta sytuacja mogła zagrażać również nauczycielom. I teraz chcę Adama Stolarzewicza zapytać, jak to właśnie z takiego psychologicznego punktu widzenia mogło wyglądać, no bo sytuacja skrajnie niebezpieczna. Trudno tutaj przewidzieć zarówno zachowanie tej nastoletniej dziewczyny, która wtargnęła do szkoły z nożami, no jak i zachowanie nas samych, kiedy byśmy znaleźli się w takiej sytuacji. Co byśmy zrobili? Czy pana zdaniem tutaj zachowanie nauczycieli było takie, jakie być powinno? To jak gdyby będzie pewno oceniane już w całym procesie analizy przez biegłych. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko tyle, że osobiście uważam, że bardzo dobrze, że doszło do reakcji nauczycieli, dlatego że ten element, z którym my mamy do czynienia w momencie, kiedy w ogóle pojawia się agresja, jeden z tych czynników, który powoduje, że agresja może rozwijać się w wielu różnych miejscach, związany jest często z brakiem reakcji. I teraz
pomijając na razie względy bezpieczeństwa, do nich za chwileczkę wrócę, myślę, że bardzo dobrze, że reakcja została podjęta zarówno przez kolegów, bo z doniesień medialnych wiemy, że również jeden z chłopców za pomocą krzesła próbował powstrzymać wejście tej dziewczyny do klasy, jak również nauczycieli. Druga rzecz, patrząc z punktu widzenia teraz bezpieczeństwa, no możemy tylko gdybać, co by się stało, gdyby w odpowiednio szybko nauczyciele czy ten bohaterski uczeń nie zareagowali. Istnieje zawsze ten element ryzyka, ale ja wierzę, że nauczyciele wzięli pod uwagę, przeanalizowali sytuację i mogli z pewnym prawdopodobieństwem założyć, że ich interwencja może być skuteczna i może być pomocna. Ten element interwencji, reakcji oczywiście niekoniecznie na tym poziomie, na którym go tutaj obserwowaliśmy, on jest ważny przy każdych zachowaniach agresywnych. Myślę, że agresja, i to pokazują badania, rozwija się też dlatego, że my często nie reagujemy. Nie reagujemy zarówno w pierwotnych okresach, kiedy ona przybiera jedynie wyrazy werbalne, kiedy ona polega na poszturkiwaniu, na drobnych różnego rodzaju agresywnych gestach, tym samym budując takie środowisko akceptacji dla coraz większych i jeszcze większych zachowań agresywnych. Pan doktor tutaj na naszej antenie zasugerował, założył taką hipotezę, że być może powinniśmy się przyzwyczajać do tego typu wydarzeń. Czy pan, tutaj zwracam się do Adama Stalarzewicza, również przychylałby się do tego i jeżeli tak, to dlaczego? Bardziej złożone jest to pytanie. To znaczy myślę, że będziemy świadkami coraz częstszych pojedynczych, takich bardziej medialnych zdarzeń. Natomiast to jest to, z czym my też często jako Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu polemizujemy w wielu różnych miejscach a propos w ogóle pojawiającej się w naszym życiu agresji. Bo dzisiaj spróbujmy na to spojrzeć od strony szkolnej. Z jednej strony medialnie moglibyśmy powiedzieć, że coraz więcej tego rodzaju informacji do nas dociera. Natomiast kiedy sięgniemy do badań, kiedy spojrzymy na, jest Instytut Badań Edukacyjnych, który od ponad 20 lat prowadzi badania nad elementami przemocy w szkole, to badania nie wskazują na to, aby agresja była elementem, który rośnie, a wręcz w ostatnich 5-6 latach ten poziom agresji, który jest odnotowywany w badaniach, on nawet nieznacznie spada. I to nie jest tylko trend polski. Rzeczywiście widać to w wielu różnych krajach. Ta wartość stała agresji, ona w Polsce w badaniach wychodzi, to jest około 10%. To są dzieci, które doświadczyły działań przemocowych bądź agresywnych. Natomiast to, co wychodzi z tych badań, i to z jednej strony jest właśnie Instytut Badań Edukacyjnych, z drugiej strony HBSC, do którego my też jako Polska należymy, które też to od 20 kilku lat prowadzi w wielu krajach świata, rzeczywiście zauważalnym jest stabilny poziom agresji. Ale zauważalne jest też przesunięcie się działań agresywnych, po pierwsze do cyberprzestrzeni, i tutaj pojawiają się zupełnie inne wyzwania związane z tą agresją, a co za tym idzie, pojawiają się też w bardzo dużym stopniu takie pojedyncze, bardzo spektakularne działania, za pomocą których no, agresywne jednostki, autorzy tych zachowań agresywnych próbują zbudować sobie zupełnie wzmocniony swój własny wizerunek. I tutaj cyberprzestrzeń, ona rzeczywiście jest do tego doskonałą przestrzenią, doskonałym miejscem. Bo zwróćmy uwagę, ja nawet kilka dni temu zupełnie przypadkiem rozmawialiśmy w gronie znajomych i przypomniałem sytuację z naszej szkoły. Całkowicie normalna szkoła w całkowicie normalnym mieście. Pamiętam przypadek kolegi z równoległej klasy, który uderzył w twarz nauczyciela. I co stało się wtedy, te 40 lat temu? O tej informacji, o tym zdarzeniu tak naprawdę nawet nie napisała lokalna gazeta, nie mówiąc już o mediach krajowych. Natomiast dzisiaj tego rodzaju sytuacja jest bardzo, bardzo szybko tak naprawdę rozpropagowywana, staje się elementem pewnego newsu dnia, staje się bardzo nośnym. Tylko często dochodzi do tego rozpropagowania danej sytuacji właśnie kiedy ona już ma miejsce. Natomiast często bywa tak, że spotykamy się z taką biernością, z tym, że nikt wcześniej nie reaguje, pomimo tego, że występują niepokojące sygnały. I prawdopodobnie też tak było w tym przypadku. Tutaj otrzymujemy cały czas takie medialne doniesienia, że ta nastolatka w mediach społecznościowych publikowała niepokojące treści, między innymi wpis
o tego typu treści. Dziś w szkole będzie rzeźnia. Uczniowie mieli ostrzegać nauczycieli, że z nastolatką dzieje się coś niedobrego i nikt nie zareagował. Wczoraj napisała o krwi spływającej na podłogę. Dołączyła do tego wpisu zdjęcie nóg najprawdopodobniej innej uczennicy, która chodzi do tej szkoły. Takie informacje z Gazetą Lubuską przekazał jeden z uczniów. Co prawda, tutaj też takie informacje się pojawiły, że nauczyciele zareagowali, że we wtorek właśnie w szkole podjęli z uczennicą rozmowy. Miała ona uciec w ich trakcie, a po chwili właśnie zaatakować koleżanki. Panie doktorze, co pana zdaniem zawiodło w całej tej sytuacji? Czy rzeczywiście tutaj ktoś za późno się zorientował, że dzieje się coś nie tak, że trzeba podjąć jakieś kroki? No ja myślę, że to przede wszystkim będzie między innymi celem czynności wyjaśniających, które teraz będą prowadzone. Wiemy o tym, że już zapadają decyzje co do tego, jak ta dziewczyna będzie odpowiadała, czy jako dorosły, czy jako nieletni. Natomiast śledztwo i dochodzenie pewnie będzie musiało wyjaśnić, czy na którymś etapie można było zareagować lepiej, skuteczniej i szybciej. Natomiast tak jak mówię, ja nawet jak odnosiłem się do kwestii tego, że musimy się trochę przyzwyczaić do tego typu sytuacji, nie miałem na myśli tylko i wyłącznie środowiska szkół czy młodzieży. Mam tu na myśli jakby całość funkcjonowania państwa w kontekście bezpieczeństwa. Wiemy, już nie chcę przypominać Stalowej Woli, na temat której rozmawialiśmy tutaj na antenie. No tych przypadków ataków, takich, które kiedyś oglądaliśmy tylko i wyłącznie w telewizji i nazywaliśmy tak zwanym active shooterem, dzisiaj w Polsce jest coraz więcej. One statystycznie już są widoczne również w statystykach policyjnych. A co pana zdaniem ma na to wpływ? Ja myślę, że to wynika chyba trochę z tego wszystkiego, co dzieje się u nas w kraju. Już nie chciałbym też jakby zagłębiać się w te kwestie natury społecznej, typu polaryzacja społeczna, wzrost agresji, język, mowa nienawiści. No jest wiele takich negatywnych zjawisk, które no w jakiś sposób wcześniej czy później będą miały swoje odzwierciedlenie również w różnego rodzaju działaniach. Ja nie wiem, na ile również kwestia pandemii, to bodajże dzisiaj chyba, czy wczoraj ukazał się raport amerykańskich naukowców, którzy wskazują na to, że konsekwencje takie psychologiczne, wręcz psychiatryczne, jeżeli chodzi o pandemię i wszystko to, co się dzieje z koronawirusem przez te kilka miesięcy, to coś, co jeszcze przed nami. Ale ja myślę, że ta agresja jest czymś, do czego powinniśmy się przyzwyczajać. Natomiast wracając do tego, na ile tam poszczególne procedury zadziałały, powiem szczerze, że nie jestem w stanie z tej perspektywy jednoznacznie ocenić, ale być może intuicyjnie, być może wynikało to z wiedzy, czy to może zapytam inaczej, panie doktorze, czy z pana perspektywy, z pana oceny, polskie szkoły są przygotowane do tego typu sytuacji? Czy są jednoznacznie określone procedury w naszym kraju, jak w tego typu sytuacjach dana szkoła, ciało pedagogiczne powinno postępować? Znaczy, takie procedury oczywiście istnieją. Są to procedury, które niestety nie mamy takiego mechanizmu systemowego ich wprowadzania, prawda? To jest bardzo często jakaś oddolna inicjatywa, nie wiem, dyrektora szkoły, grona pedagogicznego, które decyduje się na uświadamianie uczniów i personelu, czy ewentualnie przeprowadzenie jakiegoś szkolenia. Te procedury oczywiście istnieją, my korzystamy z doświadczeń innych krajów, które mają dużo więcej tego doświadczenia, ale tak jak pan Adam tutaj wskazywał, w tej szkole wiele z tych elementów, od tego chłopaka, który wykorzystał krzesło do tego, żeby bronić koleżankę przed atakiem nożem, nauczyciele, którzy wyprowadzili uczniów ze szkoły i zgromadzili ich na dziedzińcu szkoły, czy wreszcie poszczególni uczniowie, nauczyciele, którzy zamykali się w klasach, to są elementy, które wynikają bezpośrednio z procedur. I tak jak mówię, no na tym etapie trudno jest stwierdzić, czy wynikało z pewnej intuicji, czy wynikało z jakiejś wiedzy, czy umiejętności tych poszczególnych osób, ale tak jak mówię, poza tym szczęściem, które na pewno tam zafunkcjonowało w tym liceum, to zachowanie i nauczycieli, i uczniów należy ocenić dobrze i pewnie dzięki temu nie doszło do większej tragedii. No i można powiedzieć, natomiast... że... Tak, panie doktorze? No i wracając jeszcze do tego, co się wydarzyło przed, bo dość istotnym elementem jest pewnie, dlaczego do tego doszło, warto byłoby to wyjaśnić, należy to wyjaśnić. Natomiast to, że i koledzy tej dziewczyny zareagowali na to, co się działo w internecie i została powiadomiona o tym dyrekcja szkoły i pedagog, podjęcie w ogóle jakichś takich działań,
no to należy wszystko oceniać pozytywnie, tak jak mówię, warto tutaj byłoby to dokładnie. Trudno nam spekulować na temat tego, co mogło być przyczyną takiego zachowania. Musimy poczekać na więcej informacji i na wyjaśnienie tej sprawy. Natomiast chcę jeszcze zapytać na koniec naszej rozmowy, jak powinien teraz wyglądać powrót uczniów, no i ciała pedagogicznego, pracowników szkoły do takiej normalności w cudzysłowie. Jak ważna jest tu rola psychologów, terapeutów, pan Adam Stolarzewicz? Tutaj bardzo ważnym będzie objęcie rzeczywiście i z tego, co wiemy, ta szkoła została objęta pomocą psychologiczną. Są tam w tej chwili już psychologowie, którzy dzisiaj od rana pracują już z poszczególnymi klasami. Bardzo ważnym jest uświadomienie dzieciom tego, co się stało, wytłumaczenie, porozmawianie o tym, ale bardzo istotnym elementem, poza tym wszystkim, co dzieje się w chwili obecnej w szkole, będą też rozmowy, które my, rodzice, powinniśmy z naszymi dziećmi prowadzić. Rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać, reagować, ale jednocześnie przygotowywać nasze dzieci na to, w jaki sposób powinny zachować się w takiej sytuacji. Bardzo ważnym elementem, to o czym powiedział pan doktor, są procedury dla szkół, ale równie ważnym elementem jest to, żebyśmy poza procedurami próbowali sami również uzupełniać tą edukację naszego dziecka, przygotowując je na różne scenariusze i ucząc je postępowania, czy też pozwalając być gotowym na każde ze zdarzeń, które może. Panowie, i tu musimy postawić kropkę. Adam Stolarzewicz, ekonomista behawioralny, i dr Krzysztof Lidel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, kolegium Civitas, byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję panowie serdecznie, dobrego dnia życzę, a państwa zachęcam do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl.